Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Nowak Audio. Dzisiaj recenzja przedwzmacniacza gramofonowego. Jest to Moon 110 LPV2. Generalnie chciałbym powiedzieć, że wiele osób pyta, jaka alternatywa dla Iskry jest sensowna i równie dobrze grająca. I takim właśnie przedwzmacniaczem jest Moon. Natomiast z chwilą, kiedy ja go testowałem, czyli listopad 2019 roku, ten przedwzmacniacz kosztował 1990 zł. Iskra kosztowała na początku chyba 1000 zł, 1100 zł, coś takiego. Czy w tej chwili chyba 1500 zł, a ten Moon od 2019 roku do teraz zdrożał o prawie tysiaka, ponieważ myślę, że taniej jak za 2800 zł będzie trudno go dostać. Jeżeli chodzi o ten przedwzmacniacz, chociaż widziałem na stronie Moona za 600 dolców. Także no, może się uda go dostać. Dobra, co mamy? Przedwzmacniacz gramofonowy w małej, skromnej budzie. I czym się charakteryzuje? Po pierwsze, układ jest zbudowany wewnątrz całkowicie symetrycznie. Wejścia mamy jedną parę RCA. Mamy możliwość ustawienia impedancji wejściowej pomiędzy 10 ohm, 100 ohm, 475 ohm i popularne chyba najbardziej 47 kilo. Mamy możliwość również ustawienia pojemności wejściowej. 100 pikofaradów, 330 pikofaradów oraz 430 pikofaradów. Jest też możliwość wyboru 0. Wzmocnienie również mamy możliwość regulacji. 40 dB, 50 dB, 54 dB, 60 dB i 66 dB. Krzywa oczywiście wzmocnienia RIA. I co ciekawe, stosunek sygnału do szumu przy wzmocnieniu 40 dB wyszedł aż 140 dB, więc jest to wynik jak najbardziej słuszny. Przy wzmocnieniu 60 dB ten stosunek sygnału do szumu 87 dB. Co nam to mówi? To, że mamy tutaj zapewne, zresztą urządzenie jest też małe, krótką ścieżkę sygnału i powalczyli trochę z tym szumem, żeby ten współczynnik był jak najlepszy. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz w zakresie plus minus 0,5 dB. Zniekształcenia intermodulacyjne 0,002%, nieźle. THD na takim samym poziomie, też dobrze. Pobór mocy, całe 2 W. Zasilacz, tego co kojarzę, był gniazdkowy. No i co? Wymiary nieduże. 127, 42 na 165 mm. Co jeszcze istotne i ważne? Płytka PCB czterowarstwowa ze ścieżkami z czystej miedzi o niskiej oporności. Indukcyjny filtr DC, który ma poprawić odstęp sygnału od szumu. Aluminiowa obudowa, dość sztywna, dobrej jakości gniazda RCA. I w sumie nie ma on jakiegoś chyba włącznika, z tego co pamiętam, więc raczej z tych urządzeń, które włącza się, po prostu jest cały czas pod prądem. No dobra. Kanadyjski producent audio, Sim Audio. Właściwie Moon to jest, nie wiem, to jest jakaś taka linia oczywiście Sim Audio. Generalnie z tyłu na urządzeniu znajdziemy napis Moon by Sim Audio. Jest dostępny na polskim rynku już dość długo, cieszy się dobrą opinią użytkowników. Kanadyjczycy zdecydowanie określają swoją misję. Chcą uchwycić i przekazać ducha muzyki wraz z towarzyszącymi jej emocjami. Jest to podstawowym celem. Takie motto. Dobra. Firmy oprócz zapalonych
audiofilów tworzą również inżynierowie i już od 1980 roku konstruują solidne urządzenia. Nie inaczej jest w przypadku testowanego tego przedwzmacniacza. Producent na swoje urządzenia udziela, uwaga, aż 10-letnią gwarancję. Brawo. Reasumując, przedwzmacniacz gramofonowy 110 LPV2 to nieduże czarne pudełko z aluminiową płytą czołową, dosyć ciężkie i wyposażone w osobny zasilacz. Na spodzie znajdziemy mnogość możliwości kombinacji ustawień wejścia, dzięki czemu możemy podpiąć w zasadzie każdą dostępną wkładkę gramofonową, zarówno tą typu MM, jak i MC. Co ciekawe, może także zmienić korekcję spośród klasycznej RIAA i IEC. Z tyłu urządzenia ma dwie pary solidnych gniazd RCA oraz gniazdo dla zewnętrznego zasilacza. Jest też zakrętka dla uziemienia. No dobrze. Jak to gra? PhonoStage trafił do mnie w momencie, kiedy testowałem gramofon Projecta. Dwa step-upy tranzystorowe, jeden pasywny. Przedwzmacniacz gramofonowy Haiku, konstrukcję DAY, eHarp, też ciekawy przedwzmacniacz, oraz chiński Noim. Dałem temu urządzeniu w sumie słuchałem go tak powiedzmy dziennie jedną płytę. Na talerz trafiały po kolei wszystkie wydania od AC Records, które od pewnego czasu służą albo służyły jako podstawowe przy testowaniu urządzeń w torze analogowym. Właściwy odsłuch rozpocząłem po powrocie ze spotkania wtedy naszej grupy Audio Muzo Fans w Łodzi, na którym były prezentowane płyty od AC Records. Zacząłem od albumu Piano Sketches. Jak ten fortepian naprawdę dobrze zabrzmiał. Właściwie to nie miałem zamiaru zmieniać płyty. Owszem, słyszałem już bardziej dynamiczne i bardziej otwarte odtworzenie tej płyty. Lecz ogólny charakter preampu jest lekko przesunięty w jasną stronę. Całość obrazu dźwiękowego, który jest zaokrąglony na krawędziach, powoduje przyjemność odsłuchu, dając wrażenie dobrej muzykalności. Co warte odnotowania, to poziom szumu generowanego przez Muna jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Wydaje się, że właśnie dzięki temu ilość szczegółów przekazywanych z nagrania jest spora, a i scena z pewnością na tym zyskała. Jak już przy stereofonii jesteśmy, to trzeba powiedzieć wprost, jest ona na właściwym, satysfakcjonującym poziomie, bez zbędnych, napompowanych efektów, tylko rzetelne odtworzenie sceny dźwiękowej. Ten porządek w kreowaniu planów stereo w tak niedrogim urządzeniu zasługuje moim zdaniem na pochwałę. Zmieniłem muzykę na coś bardziej dynamicznego. Na talerzu wylądowała płyta AC/DC. Znów o sobie dała znać dobrze poukładana scena. Nic się nie zlepiało i miało swoje określone miejsce w obrazie 3D. Niskie tony były szybkie, sprawne i dynamiczne. Choć nie aż tak otwarte, jak na przykład w Haiku. Samo ich zejście było głębokie i zaokrąglone na samym jej skraju. Na szczęście bez efektów buły na basie. Uff. Dobrze podparta średnica nie wychodziła na pierwszy plan. Równo nadążała za basem, dając dobry efekt motoryczny. Środek jest czysty, bez zbędnych fajerwerków i innych udziwnień. Płynie równo, przekazując wszystkie zawarte w materiale muzycznym informacje. Dobrą cechą tego preampu jest łatwość w użytkowaniu. Ładnie się wtapia w już obecny system i nie daje za bardzo o sobie znać. Właśnie w środkowej części pasma mam wrażenie, jakby niewiele się zmieniło i mamy płynną średnicę, taką jaką oferuje Denon DL-103R. Góra pasma dostatecznie dopyszczona. Moon obchodzi się z tym zakresem dość delikatnie, dodając odrobinę miękkości. Lubi rozwinąć skrzydła, szczególnie w nagraniach z epoki, gdzie odnotujemy dużą ilość szczegółów i powietrza.
trochę odmiennie jak pas, który potrafi zejść bardzo nisko, jednak nie dając aż tak dużego zróżnicowania. Wysokie tony nie działają na nas usypiająco, nie podkręcają nam adrenaliny, a trzymają poziom średnicy z odrobiną subtelności. Po 2 tygodniach słuchania tego przedwzmacniacza odkryłem kolejną sympatyczną cechę tego urządzenia. Cieszyłem się muzyką, przestałem analizować aspekty brzmieniowe i delektowałem się kunsztem muzyków. Naprawdę bardzo fajne urządzenie. Podsumowując, to niewielkie, solidne wykonanie urządzenie jest dla Ciebie, jeśli szukasz uniwersalnego, zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego i masz ochotę delektować się niczym niezmęconym analogowym brzmieniem. Jest to alternatywa dla Iskry, ale już nie kosztuje podobnie jak Iskra, tylko prawie 2 razy tyle. Dziękuję uprzejmie za odsłuch. I co? No i odpaliłem i zakupiłem, tak jak wczoraj w live, bo mówiłem, udało się zakupić gimbala, nie udało się kupić mikrofonów, ale większość z Was zdecydowała, że chciałaby obejrzeć mój gramofon z bliska. Zatem spodziewajcie się niebawem filmu na temat mojego gramofonu. Dziękuję Wam serdecznie za obecność, miłego dnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, Paweł Nowak, Nowak Audio, cześć.